Tomasz Ziółkowski. Filozofia prawdziwa. Wykład 28. Metafizyka 2. Reguła braku przypadkowości. Oraz reguła pracy naukowej. Reguła pracy naukowej. 25 lat badań pokazuje, że metafizyka ma duży wpływ na nasze życie oraz wiedzę. Zwłaszcza w filozofii prawdziwej. Nie można doświadczać zbyt wielu negatywnych zdarzeń. Bo człowiek nie zniósłby takiego cierpienia i ludzie zwykle popełnialiby samobójstwa. A gatunek człowieka by wymarł. Podobnie człowiek nie może doświadczać ciągle euforii. Bo stałby się nieostrożny i często ginął, czyli również wymarł. Zdarzenia, które wydają się przypadkowe, nie są przypadkowe. Można zauważyć, że ilość negatywnych zdarzeń, jak również pozytywnych, jest ograniczona. Ta prawidłowość, czyli reguła braku przypadkowości, jest niewidoczna w codziennym życiu i w stanie fizycznym. Dla niebadaczy tej reguły, czyli niebadaczy filozofii prawdziwej, oraz wybiega poza standardową fizykę zmysłową. Dlatego została przypisana do kwalifikacji tematycznej filozofii jako metafizyka. Reguła braku przypadkowości ma bardzo duży wpływ na życie oraz naukę. Skąd byt wie, że się uczymy? Czyli że wykonujemy pracę oraz wysiłek. Byt zdarzeniami, w tym zdarzeniami losowymi, reaguje na nasze postępowanie, pracę oraz wysiłek lub brak wykonania pracy. Taką zależność pokazuje wiele lat badań oraz wynika z reguły pracy naukowej. Reguła pracy naukowej mówi, że wykonując uzasadnioną pracę naukową, powiększamy wiedzę człowieka. Druga zasada reguły pracy naukowej mówi, że wykonując pracę naukową, nie można doświadczyć gorszego zdarzenia losowego, niż kiedy wykonujemy tą pracę naukową gorzej lub kiedy nie wykonamy pracy naukowej. Reguła pracy naukowej jest związana ściśle z pojęciem etyki oraz zasadności wymogu etycznego postępowania. Ucząc się, uzyskujemy najlepszą wiedzę o życiu oraz do najlepszych rozwiązań. Zatem ucząc się całą dobę, nie mogą nas dotykać gorsze zdarzenia niż nie ucząc się. Bo wtedy nastąpiłaby sprzeczność, że uczenie oraz praca dają lepszą wiedzę niż ich brak.